W tym zadaniu musimy ustalić, ile jest wszystkich trzycyfrowych liczb naturalnych, w zapisie których każda cyfra jest inna, żadna nie jest zerem oraz jedną z cyfr jest dziewiątka. Zacznijmy może od tego, że sobie narysujemy w taki symboliczny sposób naszą liczbę trzycyfrową. No i wiemy, że jedna z cyfr musi być dziewiątką, czyli tą dziewiątkę możemy wpisać na trzy sposoby. Albo tu, albo tu, albo na miejsce cyfry jedności, czyli mamy trzy sposoby na wpisanie dziewiątki. No to wpiszmy ją sobie gdzieś, w którejś z tych trzech miejsc, powiedzmy tutaj. No i zostały nam do uzupełnienia dwa miejsca. Łącznie wszystkich cyfr mamy 10, od 0 do 9. Wiemy, że nie możemy użyć 0 i już nie możemy użyć 9, bo 9 wykorzystaliśmy. Czyli zostało nam do użycia 8 cyfr. Każda cyfra ma być inna, czyli na pierwsze wolne miejsce wpisujemy jedną z 8 pozostałych cyfr, a na kolejne miejsce już jedną z 7 pozostałych cyfr, ponieważ tu zużyliśmy jedną liczbę. Nie mamy 9, nie mamy 0 i nie mamy tej liczby, cyfry, którą tutaj wpisaliśmy, czyli zostało nam już 7 cyfr, czyli to pole uzupełniamy na 8 sposobów, to na 7, wcześniej miejsce na 9 wybraliśmy na 3 sposoby, czyli łącznie mamy 3 razy 8 razy 7 takich liczb trzycyfrowych i ten iloczyn jest równy 168, czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B.